Panowie, witam Was. Trzeciego dnia w Bangkoku. Czujemy się tutaj, jakbyśmy już byli z 2 tygodnie. To jest dopiero początek naszej przygody. Dopiero pierwsza miejscowość. O, poczekajcie, dzwoni do mnie tata. Dobra, zanim przejdę do kontynuacji, musimy spróbować wodę z kokosa. Kupiłam za 50 batów. O kurde, stara. Dobre? Zdecydowanie lepsze niż na Bahamach. To jest o wiele bardziej intensywne. Nie smakuje jak woda, tylko jak woda z kokosa. Wow, ej serio, mega dobre. Na Bahamach to my zapłaciłyśmy z $20. Daje mi delikatny tylko posmak slime'a. Jak tak robisz, dosłownie stara slime 1:1. Wiesz, jak były takie slime'y w takich, na wycieczkach szkolnych, takie w takich toksycznych beczkach, czaisz bazę? To jest dosłownie ten smak. Taki neonowy, zielony i tak dalej. Tak, to jest ten posmak. 1:1. Ej, to jest trochę przerażające, że my znamy smak slime'a. No fajnie, fajny vibe. Idziecie sobie z takim kokoskiem, my już idziemy. Idziemy teraz na taksi wodną, aby się przewieźć na drugą stronę rzeki. No i generalnie co jeszcze chciałam powiedzieć? No teraz w sumie nie powiem, bo muszę zapłacić. Jesteśmy już na wodnej taksi, za którą zapłaciliśmy 5 batów. To jest jakieś 50 groszy. Dzisiaj z Pauliną możemy spać delikatnie przed 9 rano. Także dzisiaj mamy poimprezkowy dzień po nocy w Bangkoku. Ale było super. Było bardzo fajnie. No, nasz Bangkok? Nara. Nie, chciałam ci powiedzieć, że nasz Bangkok, który miał być dzienny, godzina 6, siłownia i basen, zmienił się na Bangkok, gdzie zawsze chodzimy spać po 6 rano, więc bardziej celebrujemy ten nocny Bangkok tutaj. Ale idziemy teraz zobaczyć świątynię kolejną. Woo! Jesteśmy w świątyni świtu Bat Arum i tutaj wejściówka kosztowała 100 batów i tutaj od razu wam, wiecie, zasłaniają oczywiście kolana bądź też ramiona. Patrzcie, ile tu jest w ogóle pięknie ubranych kobiet. Wszystkie tutaj robią zdjęcia wszędzie dosłownie. Zrobimy sobie kamerę po Bangkoku, proszę Państwa, czujcie się jakbyście byli ze mną na spacerku. Także dużo różnych straganików, restauracji, ale o dziwo większość się zamyka tak mniej więcej jest do 17. Chociaż ta jest nadal otwarta, a tu sobie kupicie wodę, no dosłownie w sumie wszystko. O, tutaj muszelki, jedzonko, pamiąteczki, Paulina. I tu idziemy do jakiejś restauracji. Pani mi poleciła jakiś ryż ze smażonymi krewetkami i to kosztowało 90 batów, czyli 10 zł. Okej, miks. I dostałam właśnie taką lemoniadkę, która była za 50 batów. Zaraz wam obliczę ile to, ale pachnie bardzo ładnie takim sztucznym, chamskim, zielonym jabłkiem. Kocham takie rzeczy. Ta lemoniadka kosztowała 6 zł. Tak sztucznością, ale taką dobrą. Taką sklepikowe, zielone jabłko, takie proszki kwaśne, pępajne. Ej no, kwaśne proszki albo żelki. To takie z Lidla, okrągłe, kwaśne. No dobra. Pani mi wybrała serduszko z ryżu, to jest mega słodkie, bo I love ryż. Ważne. Chwilę ma wozyki, robimy test sejgonek. Pani właśnie przyniosła. Bardzo smaczne, ale brakuje mi ostrego sosu. Zawsze biorę sejgon z ostrym sosem. Za to wszystko zapłaciłam 220 batów, czyli około 26 zł. I w ogóle tam w środku było tak już zimno, my zamarzałyśmy. I tak wyszłyśmy i takie puchnęło ciepło stąd. A idziemy sobie teraz na spacer, bo w sumie tutaj o 18 już się robi ciemno, więc to będzie na pewno klimatyczne. Aż mnie jest zakładało. Dobra, widzę, żartowałam, to jednak nie będzie spacer, a przejazd. Nie wiem, wynegocjowaliśmy 120 batów za przejazd jakoś 4 km i idziemy do tego Chinatown. Jakaś pani na ulicy nam powiedziała, ej chodźcie, zrobimy wam masaż stóp, a my właśnie siedzimy w jakiejś dziwnej windzie z jakąś panią, ochroniarz, pani trzyma taką kosteczkę. Tak, poszłyśmy na to. Have fun. Rodzice, nie oglądajcie tego vloga. Pani ciekawie, jak będzie wyglądać, jak wyjdziemy. Wczoraj już nas Uber zawiózł w jakieś dziwne, magazynowe miejsce. O Jezu, jaka hala. Nie, no klimacik. Okej, zostawiamy wozy. Okej, thank you.
Może wynegocjujemy jeszcze cenę, zanim tu usiądziemy? Może lepiej stopy zrobić niż całe ciało tutaj, wiesz? Stopy, nie no. Pani elegancko mnie, tylko stara, bo nam się chciało spać, przyszłyśmy jakiś masaż stóp. Nasze torebki, aparaty, telefony, wszystko tu jest. My tutaj zaśniemy na tym masażu, bo budzą nam jakieś punkty. To przesuwają tutaj. Idź spać, śpi, dziecko, śpi. O, pani kichnęła w rękę, mam nadzieję, że ją umyje. Ja nie żartuję. A mi się to A to dodatkowa atrakcja. Tak za darmo? O, no i zaczynamy. Okej, no to pół godziny challenge. Przetrwaj tutaj, czas wstać. Ani ma sobie stóp, ja tutaj piesek przyszedł na masaż, o mój Boże. O, so cute. Ale powiem wam, że mija pół godziny i naprawdę było mega spoko. Bardzo się zrelaksowałam. Mega fajnie, sorry. Właśnie nasza psiapsi, która nas, bo wiecie, jedna pani tak zbiera ludzi chętnych. Ona ich przeprowadza i idzie i bierze kolejnych i właśnie jedziemy też z panem, który był na masażu. Miałam w ogóle takie nawilżone te stópki, no, strasznie. No, takie gładkie stópki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Właśnie mówiłam to przed chwilą u Pauli, że no i mają taką trochę inny, wiecie, no vibe życia, że nie jest wszystko takie niesamowicie sterylne, ale i tak było spoko, tak. Zwłaszcza, że wiecie, nie planujecie iść na masaż, po prostu sobie przechodzicie ulicą, nie idziecie do jakiegoś pięciogwiazdkowego hotelu, tylko tak o, po prostu wpadacie na masaż i to ma swój klimat, swój urok. Ja bym wyszła stąd, bo zimno. Aha. No to idźmy stąd i wróćmy na ulicę, aby się ogrzać. Ej, super to wygląda nocą. Ja chcę te karmelizowane. Ej, biorę je. We built a house when we were 21. Now I know why I never felt my own. You can predict the future when they're young. Ooh, I wonder. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving. Bo tutaj spada deszcz tak nagle, nie? Tak po prostu sekundę i to jest urwanie chmury, ale spada tak do 10 minut. Ale to jest niesamowite, serio. Tak fantastycznie to wygląda, że właśnie tutaj jest teraz tyle neonu w nocy, tych świadełek. Fajnie. Mega mi się podoba. Po całej nocy w Bangkoku pójść spać o godzinie 9 w przypadkowym masażu stóp. Pobiegałyśmy sobie w deszczu, jesteśmy absolutnie mokre, moja torebka wpadła do kałuży i jest świetnie, naprawdę, bawię się bardzo dobrze. Teraz tylko nie wiem, jak nas puszczą do metra, bo jak wam pokazywałam, bardzo dbają o każdą kroplę, aby tam nie wpadła, a ze mnie się totalnie leje, mam totalnie serio, no wszystko mokre. Super dzień w Bangkoku, uważam, że wykorzystaliśmy go w 100%, dobrze się bawiłam. Poszliśmy wczoraj spać o północy? Nie. Ale idziemy na basen. Dobra, jest czynna zjeżdżalnia, uda mi się na niej zjechać, także biorę GoPro i zaraz się widzimy tutaj. Patrzcie, jaka ładna panorama. To jest mój drogi życie. I jakoś tak nabiorę inspiracji, żeby przyjechać tu trochę na dłużej i tak sobie pomieszkać. Kto wie, jak na razie udało mi się w końcu spełnić mój cel, gdzie zawsze mówiłam, że podczas jesieni w Polsce, na czas jesieni w Polsce chciałabym gdzieś wyjechać. No i udało mi się to zrobić w tym roku, bo w końcu to zrealizowałam, a nie tylko gadałam. Let's go! Jeszcze raz. Ta woda generalnie absolutnie nie jest dobra dla moich włosów. I w ogóle widziałam, że wiele osób miało zielone włosy. Znaczy, no nie konkretnie na tym basenie, ale wiecie, podczas takich wyjazdów. Więc mam nadzieję, że moje włosy przeżyją i zostaną blond. Ale odżywki będę musiała nawalić mnóstwo, bo
Już czuję, że nie jest za ciekawie. Widzowie, godzina 12, a my od dawna już nie śpimy. Ja już umyłam nawet włosy po basenie, spakowaliśmy się, zostawiliśmy rzeczy, bo to było z Airbnb. Ten ziomek był tak miły, że on wziął nasze rzeczy do swojego apartamentu. Zostawiłam tam różne sprzęty, paszport. Liczę w dobro tych ludzi, liczę, że po prostu to wszystko, co tam zostawiłam, tam pozostanie, ponieważ dzisiaj zobaczycie, co będzie dalej, ale teraz idziemy do Maka. Byliśmy w nim już po imprezie i oczywiście, moi drodzy, są tutaj kupony, bo ja zawsze jem na kuponach, także zmieniłam sobie już lokalizację na Tajlandię i mamy tutaj różne kupony, także jestem w niebie. Patrzcie, jakie oni mają wielkie frytki, no idealne dla mnie, i to za 99 batów. Tutaj macie przykładowe ceny. Mają McFlurry matcha. Ja się zastanawiam, czy wziąć coś bezpiecznego, co ja lubię, czyli coś z nuggetsami, frytkami, czy wziąć tam ich nowość, znaczy nowość, to czego u nas nie ma, mianowicie taki ryż. Dobra, weźmy sobie podstawę, nie ma co dzisiaj kombinować, bo dzisiaj, dobra, zaspoileruję wam, będziemy jechać pociągiem nocnym, więc wolałabym być bez jakiejś rewolucji żołądkowych. Oni tutaj wszędzie ogólnie dają kole. Oni mają tylko kole. Jeżeli chodzi o sosy, to już jadłam, więc weźmy sobie hot barbecue. I oni ogólnie tam, jeszcze wam pokażę, mają sosik chili i ketchup, ile chcecie, dowoli, bo po prostu sami sobie nakładacie. I naprawdę jestem tak ultra głodna. Dużo ludzi narzeka, że wiecie, nie są smaczne. Dla mnie smakują praktycznie tak jak w Polsce. O, są mega dobre. Taki zestawik. 11,90. Stosik i dowoli, także bierzmy chili. Czy sobie poradzę z jedną ręką, będzie ciężko. Bardzo dobry sosik. Naprawdę spoko. Happy Meal tutaj. To jest jakieś mistrzostwo. Czyli widzicie, jakie są zabawki. U nas teraz to naprawdę jest jakaś tragedia, porównując, że to jest mini wersja na przykład Jengi. No po prostu mini wersja różnych gier, nie? I to Boże, ta gra, co się gra. No, Boże, to jest większość takich gier dzieciństwa, nie? Ej, serio, super. Ej, w sumie mogłam kupić Happy Meal, żebyśmy mieli gry. No. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że byliśmy sobie w tym Maku, mieliśmy iść coś zwiedzać, ale zaproponowałam, żeby każdy się rozdzielił, więc każdy coś tam robi swojego, bo Paulina ma jakiegoś pecha podróżniczego i ona po prostu zepsuje zaraz każdy sprzęt elektroniczny. Dzisiaj dosłownie w tym basenie zepsuła jej się GoPro, więc pojechała sobie kupić GoPro. Natomiast ja chyba pierwsza tutaj się trochę pochorowałam, bo wiecie, oddaliśmy pokój, ale nadal mamy kartę do tego apartamentowca, więc właśnie sobie tutaj przyszłam na basen. W razie co mam blisko łazienkę, wzięłam jakieś tam leki i na razie chilluję, piję sobie powoli wodę. Wiadomo, staram się nie pić wody z kranu, ale no zęby myję normalną wodą, bo w Egipcie na przykład tak bardzo uważałam i obeszła mi zemsta faraona, ale to tam naprawdę nawet zęby myłam wodą butelkową, no tutaj no i piłam też rzeczy z lodem. Dzisiaj na przykład, gdy zjeżdżałam, to trochę się napiłam wody z basenu. No, nie uważam najbardziej, ale powiem wam, że ja się czuję po prostu tutaj tak swobodnie, tak dobrze, że ja w ogóle mam takie nowe refleksje, jak na przykład, że kurde, wiadomo, fajnie jest być odpowiedzialnym człowiekiem i tego mi raczej nigdy nie zabraknie, ale fajnie mieć to taką nutkę większej spontaniczności, czasem zrobienia czegoś głupiego, wiadomo, wszystko za tym środku, więc też nie dbam, nie chucham, nie dmucham, tylko po prostu super się bawię i jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa i właśnie teraz sobie tak chilluję, tutaj leżę, no i patrzę na ten widoczek. O, tak to się prezentuje. I tak jak sobie zaczęłam podróżować w tym roku, tak powiem wam, że żadne miejsce nie zrobiło na mnie po prostu takiego wrażenia. To jest niesamowite, że zaczynam odkrywać, że te podróże naprawdę dają jakieś takie fajne emocje i doświadczenia, o których niektórzy mówili, bo fajnie było zobaczyć Miami, Bahamy, ale nigdy na przykład nie rozumiałam, że ktoś czuje, że to jest jego miejsce na ziemi. Ja nie mówię, że tutaj to moje miejsce na ziemi, ale naprawdę jest mi tutaj tak bardzo dobrze. No dobra, to jest nadal jakiś trzeci, czwarty dzień, ale jak na razie bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy w porze deszczowej, no bo my też nie przyjechaliśmy wakacje pod tytułem plaża, opalanie, tylko tak pożycie sobie po prostu w innym środowisku, wiadomo, coś zobaczenie, no ale ten deszcz zazwyczaj sobie spada tak na godzinkę, na dwie, bądź też wieczorem, ale to jest właśnie cudowne, powiem wam, że się czuję tak wolno, jak pada ten deszcz i po prostu teraz tak leżę, słyszę tą burzę w oddali, to niebo jest przepiękne, te wszystkie budynki. Ja z każdą godziną czuję potrzebę tutaj wrócenie na dłużej i tutaj sobie pomieszkanie przez jakiś czas. Czuję się naprawdę tak szczęśliwa i mam tyle po prostu przemyśleń różnych nowych. Ja mam taką wdzięczność życia i taką radość życia i
Jest pięknie, naprawdę pięknie. Właśnie sobie zrobiłam medytację i po prostu to jest mój vibe, to jest mój vibe. Nie, to wszystko tutaj tak jara. Jeszcze teraz powinnam sobie pójść na masażyk, to by było w ogóle ekstra. Ale już czekam na ekipkę, zaczynamy się schodzić. No i jest fantastycznie, Boże, po prostu medytacja tutaj to był inny wymiar. Musimy jeszcze zaliczyć ściankę z chwileczką, bo ja kocham takie rzeczy. Dobra, ja jako po prostu dad girl z Bangkoku przyszłam właśnie po zimną wodę i ryż. Będę pierwszy raz używała automatu 7-Eleven, także spróbujmy, ale sprzedają po prostu ryż. Jestem usatysfakcjonowana, oby był pyszny, klejący. Ryż kosztuje 15 batów? Mega tania, bierzemy ryż. Ale ja bym chciała coś jeszcze, mogę coś jeszcze dodać? Next. Nie, tylko będzie taki zimny mega. 3,37 zapłaciłam. Wiecie co, ja sobie tak cały czas analizuję, co mi było. Ja to mówię, że problemy żołądkowe, ja czytam o tym, sobie myślę, no nie wiem. Po czym, po tym wszystkim, jak już czytałam, oni wchodzą i mówią, że mieli srakę po maku wszyscy. No i znalazł się powód. Jej, ale to dobrze, no wspieramy się. Ta w ogóle wróciła z całą szatą. Ona codziennie kupuje jakiś nowy sprzęt elektroniczny. Tym razem GoPro. Ja, co się dzieje? Nie wiem. Powoli mam to. Szybka łyżka makaronu, bo są tu komary i uciekamy. A co ja powiedziałam? Makaronu. Ryż, próbujemy. Zajeb. Jezus, czemu u nas nie może być czegoś takiego? Zapłaciłam 3 zł za ryż i wodę. Ten ryż jest tak pyszny. Nawet ryż i woda, w ogóle Boże, jaka biedna. Nie, ja jestem po prostu dadger, która przed chwilą medytowała patrząc na panoramę Bangkoku. Zaraz idę odebrać męża z pracy i idziemy na służbę. Tak, się wszystko zgadza. Dokładnie. Okay. Kocham taki zwykły ryż. Dobra, koniec proszę państwa. Lecimy z Bangkoku, jest po 18, na dworze już jest ciemno. Właśnie z Paulą tutaj przepakowujemy wszystko. Wszystkie rzeczy. Dobrze, że ten plecak jest tak pojemny. Jakoś udało mi się to zrobić, teraz Paula jeszcze walczy. Bo Paula uczyniła oczywiście zakupy, teraz musimy to schować. Nie wiem, jak tego zrobić. Nie, stara. A potrzebujesz to pudełko? Także kończymy naszą przygodę z Bangkokiem. Może jeszcze wrócimy. Było bardzo fajnie, także pierwsze miasto. Później zrobimy na końcu wszystkich vlogów taki ranking, co mi się podobało najbardziej, ale Bangkok naprawdę dał wysoką poprzeczkę. Ja słyszałam, że Bangkok to miejsce, które się albo kocha, albo nienawidzi i nie ma nic po środku. Więc ja bym bardziej poszła w stronę, że kocham Bangkok. Jak na te 4 nasze dni tutaj. Tyle wystarczyło. No i dobra, lecimy na nocny pociąg. Cała noc przed nami i lecimy do kolejnej miejscowości. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, aby być na bieżąco z kolejnymi vlogami. Będziemy jechać 12 godzin przez noc. Błagam, żeby nikt nas nie okradł.